Uwaga, film jest nagrany kamerą ze względu, że żaden program na Linuxa nie chciał działać. Jeśli ci to przeszkadza, wyłącz film. Siemanko, witajcie, dziś pokażę wam 5 bugów w Minecraft w wersji na Raspberry Pi. Jakby ktoś nie wiedział, Raspberry Pi to taki mini komputerek wielkości dłoni i istnieje na niego specjalna wersja Minecrafta, która nazywa się Minecraft Pi. Dziś mówi za mnie Iwona, lecz raczej w następnym odcinku będę już ja. Tak więc zaczynajmy. Pierwszym bugiem jest to, że gdy nad blokiem trawy postawimy inny blok, trawa nie zamienia się w dirt, jak to robi na wersji PC-towej. Drugim bugiem jest to, że gdy przed szkłem jest tabliczka, a my próbujemy ją zniszczyć, będąc blisko, zniszczymy tabliczkę razem ze szkłem. Nie dzieje się tak, gdy będziemy nieco dalej od niej. Trzeci bug polega na tym, że gdy przy trapdoorze zniszczymy jakiś blok, trapdoor otworzy się tak, jakby blok wysłał sygnał redstone. Czwartym bugiem na naszej liście jest to, że nie możemy postawić półpłytki na innej półpłytce, dopóki nie nacelujemy właśnie na tą, którą chcemy postawić. No i ostatni bug nie pozwala nam położyć bloków na skrzynkach craftingu i piecyku, jednak możemy postawić blok nad nimi, gdy nie będziemy na nie celować. No i to tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli chcecie więcej filmów z Minecraft Pi, dajcie znać. Nie zapomnijcie subskrybować mojego kanału oraz jeżeli film wam się spodobał, zostawić łapkę w górę. Ja spadam, trzymajcie się, cześć.